po następnej Radzie Ministrów przedstawimy Państwu informacje szczegółowe dotyczące nadużyć finansowych, dotyczące takiego łamania zasad współżycia społecznego w wielu instytucjach państwowych. I no włos się jeży na głowie, szczerze powiedziawszy, kiedy tak krok po kroku, dzień po dniu odkrywamy kolejne takie no czarne, szare, czarne sfery działania i tej pazerności finansowej do niedawna rządzących Polską. Przykro mi o tym mówić, wolałbym nowy rok zaczynać od czegoś miłego, ale rzeczywiście te informacje są momentami bardzo, bardzo przygnębiające. O tym, w jakim stanie takiego etycznego i organizacyjnego upadku zastaliśmy różne instytucje życia publicznego po rządach PiS-u.